Siemanko, z tej strony Kolis, witam was w kolejnym odcinku z serii MPG. No i przede mną Massey Ferguson 255, oczywiście z sazarką do ziemniaków. Mam już tutaj nasypane, no widzicie, aż kurczę, no patrzcie, aż wystaje. Tak, żeby nam starczyło, tutaj już sobie nasypałem, ale skąd wziął się ten zestaw, tak? Skąd wziął się ten sprzęcik? Pożyczyłem oczywiście od życzliwego kolegi, który życzył mi ten sprzęt, żebym mógł sobie kulturalnie posiać, przepraszam, nie posiać, zasadzić ziemniaki, bo zaraz będziecie mi pisać. Tak, tutaj na tym polu będziemy sobie sadzić ziemniaki. I jeszcze mam jedno pole, o którym zapomniałem kompletnie, na którym też będziemy sadzić, sobie przejdziemy teraz. No i możecie zostawić łapkę w górę, oczywiście będzie mi bardzo miło. I subskrypcję na kanale, kto jeszcze nie ma, z dzwoneczkiem, też będzie bardzo fajnie. Możecie napisać hashtag ziemniaki, ja wam przypnę serduszko. No i tutaj już sobie to pole przygotowałem, wjechałem kultywatorem, także już można wjeżdżać, sadzić ziemniaki. Widzicie, jest to nawet takie walne pole, także ziemniaków powinno być dosyć sporo. No to dla mnie troszeczkę do piwnicy, tak, znaczy myślę, że z tego pola tutaj, co tutaj jest, z tego pola będziemy brać sobie do piwnicy. O, tutaj, jeszcze tutaj zaraz kultywatorem wjedziemy, żeby to, wiadomo, trochę przemieszać, żeby to łatwiej szło. No i co? I z tego pola wydaje mi się, że wszystko wezmę. Co te krowy tam tak? Z tego pola wydaje mi się, że wszystko wezmę do piwnicy dla siebie, no bo tu ile wyjdzie? No tak sam raz to mi starczy, wiecie, no dosyć sporo, chyba że coś tam w workach się posprzedaje. A tamto, stamtąd, to nie wiem, też mi się wydaje, że worki się sadzi, pojedzie się na rynek sprzedać, nie? No nie wiem, co sądzicie, wydaje mi się, że to będzie spoko. Coś tam zawsze się zarobi, nie? Coś tam zawsze się zarobi. W piwnicy się to przemagazynuje, a później na ryneczek, cyk, sprzedać, to będzie schodzić, słuchajcie, bo tu bez nawozów, bez niczego, tylko na naturalnym nawozie, to ludzie będą brać. No zresztą przecież widzicie, ja tutaj nawozy w gospodarstwie. Tutaj nie ma żadnych oprysków. Dobra, siadamy najpierw do tego, do Ursusika. Widzicie, tutaj mam ten mój agregat. Nim sobie przejedziemy, bo tam to było rane, to już troszeczkę tak, wiecie, przyschło. Tym wjedziemy. I co? I będzie wszystko grało, dobra. Podnoszę tu tylko kawałeczek, a później do Maseja zasiadamy i będziemy oczywiście sadzić ziemniaki. To już taka, wiecie, pora, tak już mi się wydaje, że ostatnia, żeby je zasiać. Trzeba zasiać i żeby było elegancko. Później tu się będzie co jakiś czas tam chodzić, tu tego sprawdzać, czy tu nic nam tego nie żre, wiecie, jakieś tam szkodniki, kurcze, pieczone. Dobra, wjeżdżam, cyk, i ogień tu trzeba szybciuteńko. O, krowy, kurcze, patrzcie, bo nowy, oni mają wody jeszcze. Ups, bo patrzcie, ja tu zamówiłem taki ten, i to trzeba tu ustawić ten, kurcze, ten nowy, bo tamten rozwalili krowy, go trzeba ustawić. No i będą mieli wodę. No dobra, ja wam później przyniosę wiadrami. No dobra, spokojnie, później przyniosę. Tutaj zrobię szybko i przyniosę. Widzowie, wiecie, oni mają i tak dobrze wody, bo tam wiadra, kim przynosiłem z kranu, i mają. Także tutaj, a tutaj jest właśnie tak, no na zewnątrz, no bo oni chodzą w większości na zewnątrz przez cały dzień, później tylko na noc się tam chowają, no to tam też mają, chcą im... Co chce im się pić, no to niech tam sobie idą i się napiją. Ogólnie tak, mam do was takie pytanie. Jak ktoś ogląda odcinki, to możecie mi napisać. Bo tak myślałem, żeby nagrać, wiecie, nie jakąś serię z tej gry, ale chodzi mi o grę The Hunter Call of the Wild. Nie chodzi mi jakoś, może serię, wiecie, tak? Tylko tak czasami odcinek jakiś rzucić z tej serii, nie, może, znaczy z tej gry, nie? Możecie mi podpowiedzieć, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, nie wiem, w moim wykonaniu, tą grę The Hunter. Bo powiem wam szczerze, że jakby nie grałem w nią nigdy, ale mój brat w nią gra dobrze, bardzo dobrze, bo tam dużo godzin przegrał. I on by dużo tam mógł podpowiedzieć, także z nim bym mógł sobie tam właśnie zagrać, nie? I coś tam przypolować, wiecie, o co chodzi. To jest ciekawa gra, także no możecie mi napisać, czy chcielibyście ją zobaczyć. Ja bym wam chętnie ją nagrał, nie? No a co, jeżeli chodzi też myślałem nad taką jedną serią nową, ale to już jeżeli chodzi tutaj o farminga, żeby wrzucić taką jedną serię, taką, wiecie, luźną, z sąsiadami tam jakimiś, bym wzięli sąsiadów, bym razem sobie cykali.
I co, bym sobie wspólnie tam pomagali, wiadomo jak to na polskiej wsi, sąsiedzi sobie pomagają, maszyny użyczają, wiecie jak to jest. Pewnie większość, dużo z was mieszka na wsi, także wiecie jak to jest, sąsiedzi sobie wzajemnie pomagają. Chyba, że macie nieżyczliwych sąsiadów, to wtedy inaczej, ale wydaje mi się, że na każdej wsi jest taki ziomeczek, z którym się trzyma, nie, i tam sobie wzajemnie się pomaga, nie, jak trzeba, także no coś takiego. No możecie napisać też swoje opinie, czy byście chcieli. No wiadomo, jest MPG, jest Brian, i jeszcze jedna by się taka fajna, mi się wydaje, że przydała. No ale to już możecie napisać, no jakbyście chcieli, ja, dla mnie nie ma problemu, ja mogę to zorganizować, będzie fajna seria. Jeżeli nie, no to nie musimy, na razie może być Brian i MPG. No i co, na MPG tutaj widzicie, na razie takie luźne odcineczki, bo widzicie, ja muszę sobie tutaj przygotować, a to ja sobie tutaj już poprzecznik cyknę. Muszę sobie po prostu tutaj przygotować ziemniaki, tak jak widzieliście wtedy oprysk. Niedługo pewnie coś podziałamy też z tym, z Mirkiem i Marianem, wiadomo jak będzie akcja tam, no kukurydza, no to ja tam Mirka wynajmę, żeby on tam mówił, że też na kiszonkę chyba kukurydzę koszą, mają jakiś kombajn chyba z tego co gadał, nie wiem, chyba tak, i z przyczepami też, ale przyczepy to nie mają problemu, bo ja tam do sąsiada mogę polecieć, pożyczyć przyczepę i w sam raz, i wiadomo ciągnik też, bo na kiszonkę no to chyba, że Marian, bo Marian też tam ma jakieś tam maszyny, on też ma jakąś gospodarkę. Także może Marian by pożyczył jakiegoś ciągnika swojego i by tutaj z przyczepu przyjechał. Wiecie jak to jest kiszonka. Kiszonka jest tak, że kolegów zapraszasz, że nie masz wystarczająco sprzętu, to nawzajem sobie pomagacie, nie? Kiszonka to jest taka akcja, że trzeba szybko kosić. Raz, dwa, tam nie może być przestojów, nie? Musi jeden i drugi obracać cały czas, także no to jest gruba akcja, ale przed kiszonką są jeszcze żniwa, nie? Jeszcze żniwa, także do żniw. Wydaje mi się, że jeszcze z jedna przyczepa by się przydała, bo ten rozrzutnik jest mały, teraz jak ja mam tego areału tak sporo, to wydaje mi się, żebym mógł sobie kupić tą taką dużą przyczepę Autosana D633, tak? Dobrze gadam? Albo coś się powiem, wiecie o którą mi chodzi, o tą długą przyczepę. Widziałem, dużo jest aukcji, ona jest dosyć pojemna, tylko jest jeden minus w niej. Trzeba szpadlami robić, kurde, szpadlem trzeba zasuwać, bo ona nie ma, wiecie, siłownika, kurde. No to ja jeszcze muszę przemyśleć to, czy mi się będzie chciało. Ale z drugiej strony jest ona dosyć pojemna. Dobra, tu jest wszystko przy tego cone. Wiadomo, ja zasiadam do Maseja. Cyk, odpalamy. Na raz, słuchajcie, na raz. O, patrzcie. Pamiętacie komornik? On sobie już go zdążył odmalować, nie? Zdążył go sobie odmalować. Ta farba, to ja nie wiem co to było. Jakaś marna farba, słuchajcie, bo on sama poschodziła jakby. No to jest niemożliwe. No ja tutaj niczym nie stuknąłem, nic. Trochę się w polu robiło, bo ostatnimi czasy trochę się Masejem w polu robiło. No ale żeby aż tak farba zlazła? Nie wiem, czy on skrobał w tym moim Maseju tą farbę ze skrobu jakoś i warstwę nałożył, czy warstwę na warstwę. No bo patrzcie, co tu się zadziało, no to... Nie wiem, naprawdę, bieda, widzicie, to tak to jest z tymi komornikami, kurczę, tutaj. Dobrze, że już na razie sprawa jest załatwiona. Choć słyszałem, że ten komornik coś tam się buntuje. Nie wiem o co mu chodzi. Mam nadzieję, że nic mu do głowy nie przyjdzie, ale... Ale coś tam słyszałem, no. Coś tam słyszałem, że coś pierdzieli. Chyba się będzie trzeba przejechać. Nie no. Na razie nie róbmy biedy. Dobra, ja sobie tutaj tak wjadę. O, cyk, to jeszcze trochę do tyłu. I tak myślę, ile by tu jechać, wiecie? Ile by tu jechać na godzinę? Dobra, tutaj... Od między cyk, by się cyknęło, dobra. Dobra, opuszczamy. Opuszczamy i co to będzie robić? Będzie mi to tam robić, czy to nie robi? Czekajcie, muszę sprawdzić. A! Robi jak trzeba. Nie no, muszę cofnąć. No tu widzicie, tu trzeba różne tutaj pokurcze potegować wszystko w temacie, patrzcie. Idzie to, czy nie idzie? Coś to, słuchajcie, moi drodzy, nie idzie. Ja to muszę sprawdzić, kurde, bo to wadliwy sprzęt mi ten kolega dał w takim razie. Czekajcie, ja to muszę tu oblukać, czy to coś się zaklinowało, czy coś, i zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, koło się zaklinowało, tylko mnie tu martwi, czemu to tak w bok idzie, kurde. No gdzie to tak w bok? Wiecie, no jak to jest z tą fizyką, kurczę, w tym realu, bo tutaj bym zaraz powiedział, że może w grze, jak to nie jest gra. Nie no, no i... O, bieda, słuchajcie.
Bieda, bo tu jest górka i mi tu widzicie podskakuje, bo tu nierówno na tym polu jest, no to takie... Jest takie pole, bo kurczę, bo widzicie, jak ktoś ogląda to serię, albo sobie sprawdźcie, pierwsze odcinki. Tutaj nie było gospodarstwa. Jak ktoś ogląda od niedawna, to ja wam taką ciekawostkę powiem, bo może ktoś nie wie, ale ktoś nie ogląda wszystkich odcinków, nie? Tutaj nie było gospodarstwa, tutaj było całe pole. Tylko ja sobie zostawiłem tutaj, widzicie, ten kawałeczek, tak o... Pole, żeby mieć właśnie na ziemniaki, coś takiego przy domu, nie? Taki ogródeczek, no to bardziej można nazwać ogródkiem jak polem, no bo to nie jest jakieś takie duże pole, nie? Tutaj nie było tej obory, tutaj nie było tej wiaty, nie było tam silosu, no to wiadomo, no to już może niektórzy oglądają jak silos. Tutaj było tylko ta droga, a tu już się zaczynało pole. Tu już się zaczynało pole i całe pole było, tu nic nie było, słuchajcie. Tutaj było tylko gospodarstwo, była stodoła, tutaj ten kurniczek, mój dom, no i wszystko, a tutaj się właśnie... tak rozrosło, a zawsze tu przy tej miedzy, patrzcie, tutaj nie chapnęło, widzicie, bo jest nierówno strasznie, jest nierówno, tu będzie trzeba kiedyś, wiecie, wziąć ciągnik jakiś, powyrównać tutaj, wyrównać ciągnikiem, tylko musi być jakiś mocniejszy ciągnik z turem, wyrównać, albo ziemi cyknąć, nie no, wyrównać tam ze skarpy jakoś tam by się to wyrównało, ale no widzicie, no tak to niestety będzie szło tutaj. Dobra, ja sobie tutaj dojeżdżam. Cyk. Dobra, podniosę. Podniosę, cofniemy. I co? Będzie grało. O, teraz jest, o, teraz idzie dobrze. Wiadomo, tutaj to ja później rękami dosadzę. Bo jak to wiecie, jak ja będę na to zważyć teraz i będę to poprawiać, to tu robota nie będzie szła. Dobra, ja tak będę jechać. Mniej więcej postaram się o ten sposób. Dobra, i jakoś to idzie. Wiecie, wolę jechać powoli, żeby to tam mi się zaraz w jakiś, to nie wiem, żeby coś tam się nie stało. A na razie, jak widzicie, idzie dobrze. No i co, aby tak dalej. Tu wiadomo, kultywatorem na szybko ziemię się spulchniło, tak? Tak, no wiadomo, przemieszało się ziemię, to i tak łatwiej to idzie. A ja rano pojechałem na tamto pole, tam przemieszać, także tam też na pewno będzie dobrze szło. Z tym nie będzie żadnego problemu. Dobra, jakby tutaj jechać teraz? A, dobra, elegancko. Tutaj sobie cofnę i pojadę sobie, cyknę tylko tutaj i na wprost. I będzie szło, słuchajcie, będzie szło, co ma nie iść. Nie, no czyli jednak sprzęt jest dobry, właśnie, bo nie powiedziałem wam, co tu się stało z tym. Kamień, kurde, wleciał mi, te koła tutaj zaklinował. I nie chciało mi iść, a teraz widzicie, wszystko idzie. Nie wiem, czy na tamto pole mi jeszcze starczy tych ziemniaków. Nie, będzie trzeba pewnie dołożyć, ale... coś tam wydaje mi się, że jeszcze zostanie. Widzicie, bo to no, robota musi iść, tak samo jak będzie wykopki tych ziemniaków. Wiadomo, się wypożyczy koleżka bardziej idzie, tak wiecie, tutaj większy areał tymi ziemniakami, on nie robi tylko jakby dla siebie, czy tam na rynek worki, tylko on to sprzedaje już tak bardziej, jak to się, wiecie, hurtowo? Nie wiem, jak to nazwać, większej ilości po prostu, większej ilości to sprzedaje. To już też więcej sieje, on ma dwie takie kopaczki, oni na dwa zestawy sieją. Także to nie byle co, słuchajcie, nie byle co, na zicher, kurde, na zicher. Wszystko musi iść, no ale ja akurat wolę, widzicie. Elegancko, kulturalnie, sobie troszeczkę tylko zasiać, żeby dla mnie było. I jak coś jeszcze, bo wiadomo, że będzie dużo tego, no to woreczki, polejdzie się, może jakiś odcinek się jeszcze z tego zrobi, gdzieś tam pojadę na rynek. Sprzedam i będzie dobrze, ale to wiadomo, odległe plany, jeszcze zanim to urośnie wszystko, to minie czasu, a czasu, słuchajcie, że tu się może dużo zmienić na tym gospodarstwie. Jest dużo planów, realizacja ich, na pewno będzie też po żniwach, słuchajcie, bo żniwa przyniosą mi, no, sporo pieniędzy, na pewno, sporo pieniędzy, ponieważ, no, dzierżawy już zapłaciłem z moich oszczędności na ten rok. Po żniwach jeszcze się, wiadomo, od razu zapłaci. To i tak wyjdzie. Ja na czysto będę mieć dużo pieniędzy, tak jak ja obliczę, tylko żeby był dobry rok, słuchajcie, żeby był dobry rok. No bo to wszystko zależy, jaki będzie rok, nie? Ale jak na razie wszystko dobrze się zapowiada. Jest troszeczkę deszczów, troszeczkę słoneczka. Tak wszystko się to wyrównuje, powiem wam, no. Powiem wam, że może być dobrze, a jak będzie dobrze, no to kurde, to będziemy robić inwestycje, o to chodzi, będziemy robić inwestycje. Jakieś może nowe maszyny, bo pola mam i tak teraz kawą. No już tam jakieś jeszcze w dzierżawę się pewnie weźmie. Też sąsiedzi się dziwią, kurczę, ty tyle tych pól w dzierżawę teraz wziąłeś, a ty tymi trupami będziesz to obrabiać, mówią. A ja im mówię, słuchajcie, ja dam radę, słuchajcie, mówi mnie, ja dam radę, to nie są trupy, to są dobre sprzęty porządne. Widzicie, niektórzy z was to rozumieją, o tam nie będę wjeżdżać, deptać.
Znaczy, no, najeżdżać. Niektórzy z was to rozumieją, że to są fajne, porządne sprzęty, a niektórzy mówią, że no, to są trupy i tak dalej. Wiadomo, ludzie różnie do tego podchodzą, wiecie, jak już stary ciągnik, to mówią, że stary, co on tam potrafi. Ale stary to jest właśnie taki, i ludzie kiedyś robili ciągniki, i wielu z was się na pewno ze mną zgodzi, ludzie kiedyś robili ciągniki nie po to, żeby się psuły, tylko po to, żeby chodziły, nie? Żeby po to chodziły. Czemu Ursus C360, Ursus C330, one mają tyle lat i one nadal, kurde, no w każdym praktycznie gospodarstwie, no nie, no przepraszam, może nie w każdym, ale w wielu polskich gospodarstwach cały czas pracują w polu, i to nie, że tam tylko do jakichś mniejszych prac, no normalnie orka, wszystko robią. Ja jestem ciekawy, czy te ciągniki nowe za tyle lat, jak będą mieli tyle lat co Ursus C360 albo C330, czy one też tak będą chodzić? Nie wiem. Ale oczywiście, żeby nie było, że ja nie jestem za nowymi ciągnikami, bo wiadomo, no to nie ma co nawet porównywać, jeżeli chodzi o komfort pracy i tak dalej. No wszystko idzie w nowoczesność. Teraz no z roku na rok są różne nowe technologie. I wiadomo, że to jest ułatwienie, jakby, jeżeli ktoś ma jakieś duże gospodarstwo, wiadomo, że lepiej robić nowymi sprzętami niż starymi, no to jest praca, no też to męczy, no jak całe dnie trzeba robić, jeszcze coś się psuje w tych starych sprzętach, to wiadomo, że coś tam się zepsuje, no to nie ma innej opcji, nie? To potrzeba nowego sprzętu. No i ja tam lubię i te sprzęty, słuchajcie, stare sprzęty to jest taka właśnie no stara technologia. Fajnie, że to jeszcze nie jest jakby zapomniane. Jestem ciekawy też, kiedy jakby, wiecie o co mi chodzi, kiedy jakby one wyjdą już z tego, nie wiem jak to nazwać, hype'u może, to może nie, tylko powoli będą znikać z tych polskich gospodarstw, nie? Ile one jeszcze przetrzymają na przykład Ursusy, takie starsze te, nie? Ile one potrafią jeszcze wytrzymać? Mi się wydaje, że dosyć sporo jeszcze, nie? Dopóki, znaczy wiecie, jak to dba, tak ma, nie? Jak dobrze ktoś dba, to będzie śmigać i śmigać. Gorzej jak ktoś tam, no wiadomo, ktoś tam katuje, o tak jak ja patrzę MF-a, tak o, raz i raz, tylko cyk. Wiadomo, że to troszeczkę na pewno krócej przetrwa. No ale no to zależy od człowieka, jak interesuje się swoim sprzętem. Ja, jak widzicie, elegancko się tutaj interesuję. Wymiany były, też on tutaj raz się zepsuł w nim, powiem wam, że raz z nim się zepsuł ten tylko wałek. Tutaj wałeczek, teraz widzicie, on chodzi, cyka tylko. Kiedyś, no co, zepsuł się, naprawiłem i co? Jak na razie żadnej naprawy dalszej nie robiłem, wszystko jak na razie chodzi, wiadomo, oleje się, zmienia i wszystko w temacie i chodzi jak należy. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy tutaj, jestem zadowolony, później jeszcze rękami tam o co trzeba to się dosieje. Na to pole później też pojadę, zrobię. No i co? Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Subskrypcję na kanale, oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie ma. No i jakiś komentarz. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i do kolejnego. Siema!